chcę powiedzieć jedną rzecz. W pierwszej kolejności dotyczy to naszego Kościoła. Słowo mówi o tym, żeby każda sprawa opierała się na zeznaniu dwóch albo trzech świadków. Przedstawię wam szybko trzech świadków i powiem, o co chodzi. Pierwszy świadek. Pojawiła się taka reklama, wczoraj usłyszałam urywek tej reklamy i tam zostały wypowiedziane takie słowa. To charakter pozwala ci na zrobienie pierwszego kroku i prowadzi cię dalej niż do zwycięstwa. Drugi świadek to jest Boże Słowo, które mówi: więcej wart jest ten, który opanowuje sam siebie, niż zdobywca miasta. I trzeci świadek to jestem ja jako prorok. Stoję tu, aby potwierdzić Boży kierunek. O co teraz chodzi? W ostatnim czasie pastorzy nasi zaczęli nauczania na temat charakteru. Część z nas, część osób, które też tutaj siedzą, nie wzięło tego na poważnie. Bagatelizujesz ten temat, uważasz, że ciebie to nie dotyczy, ponieważ jesteś namaszczony i nie potrzebujesz zmiany swojego charakteru na wzór Boży. Uważasz, że to jest mało duchowe i zupełnie ci niepotrzebne. Ja ci mówię, że to jest iluzja. Ja ci mówię, że potrzebujesz przemienić swój charakter, ponieważ to, ile weźmiesz tutaj na tych nauczaniach, od tego zależy, jak będziesz skuteczny i efektywny później, zarówno w swoim osobistym życiu, jak w szerzeniu Królestwa. Także rób notatki, słuchaj uważnie, później przychodź z tym do Boga i realizuj po kroku te wszystkie punkty, o których tutaj nasi pastorzy mówią. Amen.